Siemano, witam was po raz kolejny już. Dzisiaj znowu sobie porozmawiamy o nowinkach z transferowego świata, piłkarskiego świata. Na starcie, jeśli mógłbym prosić, to bardzo poprosiłbym oczywiście o subskrypcję i łapkę w górę. Miło jeszcze, jakbyś napisał jakiś komentarz, bo to wiele dla mnie znaczy, jeśli oceniacie. Dajecie mi jakieś wskazówki do poprawy moich materiałów i zawsze się do nich ustosunkuję. A taki like, subskrypcja czy komentarz nie dość, że dają ogromnego kopa motywacji, to w dodatku podboostowują oczywiście ten film i jest w stanie wyżej pójść, dotrzeć do większej ilości osób. Ale teraz już nie przedłużam. Zaczynam od największego w zasadzie chyba hitu transferowego tego tygodnia, wydaje mi się. João Félix przechodzi do Chelsea, ale jest to wypożyczenie na pół roku. Jedynie pół roku Portugalczyk spędzi w niebieskiej części Londynu. Chelsea zapłaci w sumie około 15 milionów, bo za wypożyczenie samo płacą chyba 11, a reszta to jest pokrycie pensji. Więc tak mi się wydaje, że tak to jest rozłożone. Więc Chelsea za posiadanie przez pół roku tego Portugalczyka płaci w sumie te 15 milionów euro, co jest kwotą astronomiczną. Pomyśleć o tym, że będą go mieli tylko właśnie na te pół roku, co nie? Bo te 15 milionów to jest 30% wartości tego zawodnika. I ze względów sportowych uważam, dla Chelsea to nie jest wcale zły ruch. On tam raczej pasuje, sam jest zadowolony z grania tam, że będzie tam grał. Pytanie, jakie sobie możecie zadawać, to dlaczego on przedłużył kontrakt z Atletico, skoro nie chce tam grać i stamtąd uciekł teraz na to wypożyczenie? Chodzi o to, że Félixowi niezbyt dobrze grało się pod Simeone, niezbyt dobrze dogadywał się z tym trenerem. Simeone już ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Atletico, swoją drogą po kilkunastu lub kilku, nie pamiętam teraz, ale naprawdę bardzo długim czasie pięknej kariery w tym Atletico, ale to na ten moment nieważne. Félix przedłużył sobie kontrakt do 2027 roku, pójdzie teraz do Chelsea, gdzie sobie może grać trenerem, który bardziej mu pasuje, ze stylem gry, który bardziej mu pasuje, wróci sobie do tego Atletico i będzie tam grał z nowym trenerem, który prawdopodobnie będzie już takim trenerem, który będzie mu pasował. No bo Félix jest chyba jednym z ważniejszych takich zawodników tego Atletico, więc myślę, że jak będą myśleć o trenerze, to takim, który zadowoliłby po prostu Félixa. Może nie będzie to głównym aspektem prowadzenia trenera do Atletico, ale będzie, myślę, dosyć istotnym. Więc okej, dla Chelsea na poziomie sportowym to jest dobry deal. Na poziomie finansowym raczej nie. Aczkolwiek uważam, że oni to zrobili dlatego, że po prostu musieli go sprowadzić. Atletico dało taką cenę. Oni byli zdesperowani po prostu do kupienia go. Coś na zasadzie takiego, tak jak United było zdesperowane, żeby kupić Antonego czy Lisandro Martineza i zapłacili ogromne pieniądze. Oczywiście tam Lisandro się sprawdził i tak dalej, ale no, ja to jak zwykle gadam o czymś i schodzę do tematu United, nie? To już jest taka moja przypadłość, sorry. A dla Atletico to też jest dobra opcja, no bo teraz on nie pasuje do tego Atletico, póki jeszcze jest Simeone, i przede wszystkim odchodzi im na te pół roku pensja, no bo Chelsea pokrywa tą pensję, nie? Więc jest to ruch dobry dla każdego oprócz portfela Chelsea. Tak bym to spuentował. Drugim transferem też związanym z hiszpańskim rynkiem jest to, że Alex Moreno przychodzi do Aston Villa. Villa? To nie jest hiszpańska nazwa. Już oficjalnie za cenę według Transfermarktu to jest 13,5 miliona euro. No i Unai Emery ściąga sobie do klubu swojego rodaka na uzupełnienie lewej strony, tam będzie rywalizował z Luką Diniem. Czytałem, że ktoś mówił, że on może też zagrać na prawej stronie, ale nie. Sprawdziłem na Transfermarkcie, nie ma ani jednego spotkania rozegranego na prawej obronie i jedno chyba na prawej pomocy rozegrane, więc on nie będzie zagrożeniem do Matiego Kasza, który swoją drogą teraz jest skontuzjowany, nie wiadomo jeszcze na ile, ale on akurat Matiemu nie zagrozi, ale zagrozić może i zagraża już Ashley Young, który przeżywa teraz drugą młodość, bo kiedy Mati wrócił po mundialu, to się okazało, że nie jest już taką podstawową opcją do pierwszego składu na prawej obronie Aston Villa. I podczas gdy zawodnicy wszyscy byli na mundialu, to Ashley Young cały czas trenował właśnie z klubem i Unaiowi Emery'emu bardzo podpasował ten zawodnik i po prostu on teraz w zasadzie wydaje się podstawowym zawodnikiem na tą prawą stronę, ale oczywiście trzeba pamiętać cały czas, że Mati jest świetnym zawodnikiem na miarę Aston Villa. Trochę z tego powodu też się pojawiły, mam wrażenie, teraz te plotki o potencjalnym zainteresowaniu właśnie Chelsea Matim Kaszem, więc jeśli tak płynnie sobie przejdziemy z jednego newsa do drugiego, to właśnie Chelsea jest zainteresowane podobno prowadzeniem ewentualnym Matiego Kasza teraz, ponieważ Reece James jest kontuzjowany, niestety po raz kolejny, bo uważam, że to jest świetny zawodnik i liga na tym cierpi, ale generalnie bardzo, bardzo dużo zawodników Chelsea jest kontuzjowanych, to jest taka przypadłość tego klubu. Kolejnym takim newsem transferowym, tutaj bardziej humorystycznym, z polskim akcentem, Cezary Kulesza podobno skontaktował się z Diego Simeone w sprawie objęcia reprezentacji Polski. Zaskoczę was, Simeone się nie zgodził.
następnym tematem. Weghorst już oficjalnie przyleci w najbliższych dniach. Nie wiem, czy to będzie teraz, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro. Przyleci już do Manchesteru, a może już tam jest, nie wiem. Przyleci do Manchesteru odbyć testy medyczne i stanie się nowym zawodnikiem Manchester United. Oczywiście wszystkie aspekty tego, co ja sądzę o tym transferze, nagrałem o tym osobny film, więc możecie się cofnąć do jednego z poprzednich materiałów. A tutaj tylko podam konkrety, jak wygląda ten transfer. United płaci Beşiktaşowi 3 miliony euro, żeby Beşiktaş zakończył wypożyczenie z Burnley do Beşiktaşu właśnie Wouta Weghorsta. Wout Weghorst nie wraca w ogóle do Burnley, ale idzie od razu do Manchesteru na kolejne półroczne wypożyczenie, ale wciąż jest zawodnikiem Burnley, oczywiście jest tylko wypożyczony do United, chyba bez opcji wykupu. Do Leeds przychodzi Georginio Rutter i zdaje się właśnie, że to jest taki zawodnik akurat na miarę Leeds. Nie jest jakiś fenomenalnym napastnikiem, jest takim dosyć średniakiem Bundesligi, więc do średniaka Premier League po prostu się nadaje. Ale wciąż to jest talent, który może się rozwinąć i tego mu życzę, bo oczywiście wszyscy chcemy, żeby Premier League była jak najlepsza, jak najmocniejsza. Benfica ściąga sobie bardzo młodego diamencika z Norwegii, takiego do oszlifowania. Nie mam pojęcia, czy to wszystko dobrze wymówię. Jeśli ktoś jest z Norwegii czy z Danii, proszę mnie poprawić. Andreas Schleidrup, ściągnięty z duńskiego Nordsjælland. Nordsjælland kojarzy mi się też z taką drużyną, która ma dużo w ogóle talentów takich, ale dobra. W walce o tego 18-latka był też Liverpool, ale ostatecznie padło na Benfica. Wydaje mi się, że to z powodu takiego, żeby ten zawodnik łapał jakieś minuty jednak, nie? Bo w Liverpoolu nie miałby aż tak wiele szans. Na pewno Klopp by mógł go jakoś tam wprowadzać, ale nie aż tak, jak to będzie mogło być w Benfice. No i oczywiście niewykluczone, że za parę lat, kiedy on się w tej Benfice oszlifuje, Liverpool go ściągnie za wielkie pieniądze, tak jak teraz chcieli na przykład za Enzo Fernandesa. Ciekawostka, Benfica jest klubem, który robi największe transfery wychodzące. Tak mi się zdaje. Kiedyś gdzieś o tym słyszałem ostatnio, więc naprawdę ktoś tam z Benfiki bardzo dobrze nią zarządza. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie newsy transferowe. Napiszcie w komentarzu proszę, co uważacie o tych transferach i co uważacie o tym filmie, bo to też dla mnie bardzo ważne. Jeśli jeszcze nie zostawiliście tej łapki czy suba, to bardzo proszę. Wiem, że trochę teraz żebram i to takie niefajne, ale uwierzcie, że tak trzeba jako twórca. Życzę wam miłego weekendu, bo jutro już chyba filmu nie wrzucę. A może wrzucę, zobaczymy, nie wiem. Ale w każdym razie, siema.